Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie z komentarza, tak jak zwykle staramy się robić. I pytanie brzmi: czy osiągnięcie zbawienia jest końcem i celem naszego życia, czy może to dopiero początek? Po pierwsze, może zdefiniujmy sobie, co to w ogóle jest zbawienie z punktu widzenia biblijnego. Bo dużo osób może mieć takie Taki schemat myślowy, który mamy w głowie, chyba przez naszą kulturę i przez jakieś wychowanie, że zbawiony to jest dopiero ta osoba, która jest w niebie i już przeszła z tego życia, umarła tutaj, jest w niebie razem z Bogiem. To jest dopiero osoba zbawiona. A... No i w takim też kontekście zbawienie może być celem, bo wtedy na to zbawienie musimy tyrać, tak? Czyli musimy cały czas coś robić, żeby to zbawienie osiągnąć, i tak nie wiadomo, czy to osiągniesz, bo w sumie i tak pewnie w 50% trafisz do czyśćca, bo nie zasługujesz na to zbawienie. No tak. I wtedy to Więc... nasze życie się staje, no, to zbawienie się staje celem, bo mamy tylko czas do końca życia, żeby na to zapracować. Dokładnie. Natomiast z punktu widzenia biblijnego, zbawienie takim celem nie może być, bo nie jest zależne od tego, co my robimy, tylko co Bóg robi. W nas. My na to zbawienie, na to działanie Boga możemy tylko i wyłącznie odpowiedzieć. Tak jak mówili z do Hebrajczyków. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli byście usłyszeli jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas buntu w dzień próby na pustyni, gdzie ojcowie wasi doświadczyli mnie, wystawiając mnie na próbę, a potem widzieli moje działania przez czterdzieści lat. Mm, no i jako tak, na łaskę, bo łaską jesteśmy zbawieni. Nie mamy wpływu, tak? Bóg nam okazuje łaskę i daje nam właśnie swojego ducha. I ten duch nas poucza. Natomiast mamy, jak widzimy w tym fragmencie, wpływ na to, czy odpowiemy na to wołanie ducha, czy nie. Więc, jeszcze jeden fragment bym chciał przeczytać z rozdziału. Trzeciego Ewangelii Jana. Trzeci rozdział, ósmy werset. Wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Tak samo widzimy tutaj, że my nie wiemy skąd ten wiatr wieje, nie wiemy skąd i gdzie idzie. Tak? To Bóg kieruje duchem swoim i Bóg yy, rozdaje swojego ducha. Natomiast my nie wiemy, a czy to się może, czy zbawienie się dzieje za życia? No oczywiście tak, dzieje się za życia, ponieważ jak widzimy po listach, po w ogóle Ewangeliach, ale głównie po Apostolskich, że Bóg już za życia ludziom rozdaje ducha świętego i za ich życia i ci, co przyjmą, są zbawieni, a ci, co nie przyjmą, czy odpowiedzą na to wołanie. Nie są zbawieni. A Na czym zbawienie polega w ogóle, to przeczytajmy sobie właśnie tutaj w kontekście rozdziału trzeciego Ewangelii Jana rozmowy z y, Pana Jezusa z Nikodemem. Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy, mówi o Jezusie, że jest mistrzem, że jest nauczycielem, bo nikt nie mógłby czynić takich znaków, jak on, jeśli by nie był od Boga, i Jezus mu mówi zaprawdę zaprawdę. Powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Więc nawet sam Jezus mówi, że musicie się. Tak, że to nie jest coś, co może się stać za życia, tylko coś, co musi się stać za życia. I teraz, na czym polega zbawienie, jest opisane w trzecim rozdziale, osiemnastym wersecie, ale mogę przeczytać, przeczytamy wcześniej, od piętnastego, od czternastego. A jak Mojżesz wyższył wełża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowiecz, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Teraz, kto wierzy w niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo jej uczynki były złe. Każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Jak widzimy po tym fragmencie, że, że zbawienie polega na tym, że wierzymy w to, że Jezus przyszedł, umarł za nasze grzechy, i zmartwychwstał, jest jednorodzonym synem Bożym. I też wiara zbawcza polega na tym, że nie tylko wierzymy w Boga, w Jezusa, ale jesteśmy, wierzymy też w to, co mówi, jesteśmy mu wierni. Bo słowo wiara zawiera też sobie wierność. Teraz, taki człowiek, który narodził się na nowo, który umarł, tak jak mówi list Rzymian. Przeczytam też, szósty rozdział, trzeci werset. Czyż nie wiecie, że my, wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie w jego śmierci, zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy, w, zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo z martwych wstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało Grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli Grzechowi, kto bowiem umarł, został uwolniony od Grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzmy, że też z nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje, to bowiem, że umarł, raz umarł dla Grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i Wy uważajcie siebie za martwych dla Grzechu a żywych dla Boga, Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Nasz słuchacz zapytał, czy zbawienie jest celem. Nie, nie jest celem. Jest czymś, co Bóg w nas wzbudza nas, pobudza nas swoim duchem. My odpowiadamy i od tej odpowiedzi jest zależne to, czy powstaniemy do nowego życia, nowości w życia, już z Bogiem, czy zostaniemy po prostu... Starym życiu i będziemy żyć dalej w podpanowaniu grzechu, tak? Czy zmienimy swojego pana z szatana na Jezusa? I teraz celem, co jest celem życia? Moim zdaniem, celem życia, już oczywiście po nowonarodzeniu, jest chwalenie Boga. Chwalenie po pierwsze, czyli bycie z Nim, wspólnota z wierzącymi, z braćmi, siostrami oraz czynienie tego, co wierność Słowu i po prostu wprowadzenie jej w czyn. Czyli z tego jasno wynika, że gdy ktoś jest, ktoś zostaje zbawiony, to dla niego życie właśnie w tym momencie się zaczyna. To nie jest koniec. Koniec jest starego życia i nowe, nowe życie właśnie się rozpoczyna i będzie trwać wiecznie, więc podsumowując, zbawienie to jest początek. Dokładnie, nowego życia z Chrystusem. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Podcastu można słuchać w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify. Można też nas słuchać na kanale YouTube, Żyjesz Tylko Raz. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie tam w komentarzach pod filmami można je zadawać. Stamtąd bierzemy komentarze do, tego, do tej audycji. Za zachęcamy też, aby zajrzeć na naszą stronę raz.pl. Tam y, można znaleźć różne materiały do czytania, do słuchania, do obejrzenia. Więc zapraszamy. Widzimy się, słyszymy się już za tydzień w czwartek o 18. Do zobaczenia. Do zobaczenia.